Bajkowy zakątek wcale nie znajduje się za siedmioma górami i lasami, a w pobliżu Ostródy w miejscowości Guzowy Piec. 24 czerwca na łonie natury i w środku lasu odbył się rodzinny piknik. Organizatorzy spotkania byli zaskoczeni ilością przybyłych gości. Bardzo się cieszę, że tyle osób przyjęło to nasze zaproszenie do tego nowego miejsca, bo przecież Bajkowy zakątek, mimo że w tym miejscu obiekt już istniał długo, natomiast Bajkowy zakątek otwiera się tak naprawdę dzisiaj. I to tylko świadczy o tym, że ten pomysł jakby na obiekt tego typu, skierowany głównie do rodzin z dziećmi, znajduje tak wielu aprobatorów, tak? Także z tego się bardzo cieszę. Rodzinny piknik na łonie natury miał pokazać, jak różnorodnie można spędzać czas na świeżym powietrzu. Tego dnia można było skosztować znakomitych miodów, serów, a także mięsin i wędzonych ryb. Wędzimy wszystkiego rodzaju mięsa, zacząwszy od karkówki, schabu, boczku. Wędzimy ryby, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. Także wszystko to, co można zrobić na takiej osadzie, na takim bajkowym zakątku gdzieś, wszystko wyrabiamy sami. Pieczenie chleba, bułek. Rodzinny piknik był okazją do zaprezentowania swojej pasji. Jak się okazało, wikliniarstwo papierowe może uprawiać każdy z nas. Wystarczy odrobina chęci i umiejętności. Tniemy to na cztery części, składamy na cztery części, robimy sobie rurki, to tak zwane patyczki i potem te patyczki właśnie formujemy sobie to, co chcemy sobie uformować, jakikolwiek, czy koszyczek, czy miseczkę, to na tym to polega. I potem to bejcujemy, lakierujemy, nadajemy formę i już jest gotowe. Podczas spotkania w bajkowym zakątku dziennikarze z Warmii i Mazur rywalizowali o miano najlepiej gotującej redakcji w regionie. Po raz pierwszy dziennikarze stanęli przed takim wyzwaniem, dlatego też organizatorzy, dmuchając na zimno, zadbali o małą pomoc. Na szczęście mamy tam swoich ludzi, więc nikt tego nie słyszał, ale zadbamy o to, żeby te zupy smakowały, ale tak naprawdę z pewnością będą do zjedzenia. Natomiast te zupy też są bajkowe, bo nasi dziennikarze nie wiedzą, co będą gotować, nie wiedzą, z jakich składników będą gotować, dowiedzą się dopiero po losowaniu. Każdy dostanie swoją zupę, swoje składniki. Do przyrządzenia każdy z zespołów miał zupę. Zanim jednak przedstawiciele mediów zabrali się za krojenie składników, musieli rozszyfrować, jaką zupę będą gotować, a to wcale nie należało do łatwych zadań, gdyż nazwa zupy była początkiem bajki. Na przyrządzenie dania była tylko jedna godzina. Redakcje mogły liczyć na podpowiedzi znakomitego kucharza Karola Okrasy. Po godzinie gotowania zupy były już gotowe. Dziennikarze gotowali pomidorową, ogórkową, rybną czy kalafiorową. Nasza redakcja ugotowała zupę pieczarkową. Niezwycięstwo było najważniejsze. Liczyła się dobra zabawa i dochód zebrany ze sprzedaży zup. Dziennikarze zadecydowali, że zebrane pieniądze trafią do domu dziecka w Reszlu.